Ciężkie czasy dla agentów, część 20, rozdział 7.2. Konieczności. Motto pierwsze. Berman oraz Minc Hilary, ludowej władzy dwa filary, leżą strzaskane gnoma ręką i nawet im nie wolno jęknąć. To słowa Janusza Szpotańskiego. Motto drugie. Ten niepokój dopadnie nas zawsze i wszędzie. Pamiętamy, co było, więc wiemy, co będzie. To Jacek Kaczmarski. A teraz George Orwell. Zapamiętajcie, że za nieszczerość i tchórzostwo zawsze trzeba płacić. Nie wyobrażajcie sobie, że przez całe lata można uprawiać służalczą propagandę na rzecz radzieckiego lub też jakiegokolwiek innego reżimu, a potem powrócić nagle do intelektualnej przyzwoitości. Raz się skurwisz, kurwą zostaniesz. I jeszcze jedno motto. Dwie osoby mogą zachować tajemnicę tylko wtedy, jeżeli jedna z nich nie żyje. To stare powiedzenie związane z amerykańskim światem przestępczym. Zbrodniarze III Rzeszy Niemieckiej uciekli do Ameryki Południowej. Przywódcy Moskowi są w sytuacji lepszej o tyle, że jeszcze dysponują terenem przez wroga niezajętym zbrojnie. Mogą na tyle, na ile to jest możliwe, starać się powtórzyć operację rozpadu ZSRR, zawęzić granice i terytorium Federacji Rosyjskiej, wykroić państwo mniejsze, odpowiednik tego, czym dla ordy mongolskiej była Mongolia, a dla zbrodniarzy III Rzeszy Niemieckiej Ameryka Południowa. Ze względu na cel i funkcję może nosić nazwę roboczą Azylia. Szefostwa spec-służb Moskowi mogą na użytek wewnętrzny nazwać ją Piemontem. Azylia musi spełniać szereg wymogów. Pole powierzchni nie za duże i warunki miejscowe w miarę jednolite, aby uniknąć następnego rozpadu. Być uznaną przez inne państwa, ale jednocześnie nie mieć z nimi umów o ekstradycję. Utrzymywać dobre stosunki dyplomatyczne z możnymi tego świata. Mieć dobrą prasę. Uczestniczyć w międzynarodowym systemie bankowym, być samowystarczalną gospodarczo i finansowo, co jest równoznaczne z posiadaniem cennych surowców, mieć dobre połączenia komunikacyjne z resztą świata. Z żadnego z sąsiadów nie można przeprowadzić na Azylię ataku, ani żaden z sąsiadów nie może zostać przejęty przez państwo od Azylii silniejsze. Na całym terenie Federacji Rosyjskiej nie ma miejsca, które spełniałoby wszystkie te warunki w stopniu dobrym. Co najwyżej można wybrać miejsce takie, które warunki spełnia zaledwie zadowalająco. Przy wyborze lokalizacji Azylii trzeba dokonywać kompromisów. Pole powierzchni Azylii jest zbyt małe, aby objąć nim wszystkie te rejony, z których da się uzyskać korzystne wartości parametrów. Zwiększając jakość jednego, jednocześnie trzeba pogarszać inne. Wydaje się, że właśnie dobrą lokalizacją Azylii jest wybrzeże Pacyfiku. I to raczej nie okolice Władywostoku, bo można spodziewać się, że Chińska Republika Ludowa z okazji skorzysta i tereny sporne odbierze. Chińscy przywódcy, w tym Hu Jintao, nie pogodzili się z utratą dawnych chińskich terytoriów i nie wyobrażają sobie przyszłych wielkich Chin bez Mandżurii zewnętrznej. Nie jest to miejsce idealne, klimat jest surowy, trzeba importować dużo żywności. Mała atrakcyjność dla osadników. Wprawdzie zbrodniarze z krwią na rękach nad Pacyfik będą walili drzwiami i oknami tak, że ich dopływ będzie trzeba ograniczać, ale oprócz nich są jeszcze potrzebni ludzie do roboty, choćby do wydobywania surowców. Daje się zauważyć podejmowanie kroków zmierzających w kierunku stworzenia w przyszłości Azylii w tym miejscu. Program LDPR zawiera reakcyjne akcenty liberalne. Zakłada m.in. ograniczenie liczby podmiotów Federacji Rosyjskiej z 83 do 20. Proponuje także zwolnienie z wszelkich podatków mieszkańców i przedsiębiorstwa w dalekowschodnim okręgu federalnym, obejmującym cały obszar od Zabajkala po Czukotkę, Kamczatkę, Sachalin i kraj nadmorski ze stolicą we Władywostoku, w sumie 15 obecnych regionów. Zdaniem Żyrnowskiego tylko w ten sposób da się zatrzymać odpływ ludności z tego makroregionu i zbudować w nim silną gospodarkę.
Cel powyższego programu jest jasny. Przemieszczanie zasobów z tych terytoriów Federacji Rosyjskiej, które zostaną utracone, do tych, na których ma być utworzona azylia. W szczególności zmniejszenie odpływu fachowców, zanim do azylii zaczną napływać zbrodniarze. Te cele są widoczne lepiej w świetle przeprowadzonej analizy. Wykorzystując fakt, że jego wystąpienie transmituje kanał rosyjskiej telewizji Rosja 24, poużywał sobie na wszystkich ekipach rządzących Rosją od czasu rozpadu ZSRR. Pijanego wiecznie Jelcyna oskarżył, że wydał Rosję w pacht Żydom i omal nie doprowadził do rozpadu Rosji. Putinowi i Miedwiediewowi zarzucił brak skuteczności, nie atakował ich osobiście, nie wymienił nawet nazwisk. Mówił o nich oni, ale jednocześnie stwierdził, że realizowany przez nich plan modernizacji kraju nic nie dał i skończył się przewałem. Jego zdaniem kryzys w Rosji narasta we wszystkich dziedzinach. Reforma armii skończyła się jej unicestwieniem, doprowadziła do spadku dyscypliny, a w wielu jednostkach panuje zwyczajny burdel. Jako przykład tego podał ostatnią serię wybuchów w składach amunicyjnych, które wydarzyły się na skutek nieostrożności żołnierzy. Państwo, zdaniem Żyrnowskiego, nie radzi sobie z klęskami żywiołowymi. Jego system przeciwpożarowy okazał się całkiem bezradny wobec pożarów, które ogarnęły Rosję w minionym roku. Zapaść panuje, według Żyrnowskiego, w rosyjskiej nauce. Rosyjskie uczelnie nie liczą się w świecie i zdecydowanie odstają od zachodnich. Rosyjskie rolnictwo nie jest w stanie wyżywić własnego narodu, a żywność wytwarzana przez zakłady spożywcze nie odpowiada normom. Żyrnowski podał jako przykład kilkanaście masowych zatruć w różnego rodzaju stołówkach i przedszkolach. Za największą klęskę uznał ciągłe zmniejszanie się liczby ludności Rosji, zwłaszcza zaś malejącą liczbę etnicznych Rosjan, których stan fizyczno-duchowo-moralny jest coraz gorszy. Jako rasa ulegają oni dalszej degradacji, ustępując miejsca muzułmanom. Lider LDPR skrytykował też obecne władze Rosji za politykę eksportu rosyjskich sierot do krajów zachodnich, zwłaszcza do Niemiec. Uświadomił widzom, że w ostatnich latach około 100 tysięcy rosyjskich dzieci zostało usynowionych przez niemieckie rodziny. Zdaniem Żyrnowskiego jest to dowód na kompletną klęskę polityki demograficznej Rosji. Konkludując swoje wywody, Żyrnowski nie pozostawił suchej nitki na żadnej z dziedzin rosyjskiego życia. Przy wybrzeżu azylii ocean zamarza i komunikacja przez cały rok nie jest możliwa. Z tego powodu nie będzie można oddać Japonii wysp kurylskich, bo przy nich ocean nie zamarza, ale to znaczy, że nie będzie z nią dobrych stosunków. Blisko znajdują się terytoria, które Chińska Republika Ludowa uznaje za utracone. Jednym większym obszarem, do którego Chiny stale zgłaszają pretensje i o który stoczyły nawet wojnę, jest rosyjski Daleki Wschód. Pekin przewiduje odebranie Moskwie prastarych chińskich ziem zrabowanych na mocy nierównoprawnych traktatów. Na rzecz poważnego traktowania zamierzeń Chińskiej Republiki Ludowej przemawiają fakty. Chińska Republika Ludowa w niektórych republikach byłego ZSRR dzierżawi terytoria, a nawet uzyskała aneksje terytorialne. Dołączenie do grona tych republik Moskwie jest tylko kwestią czasu. Granica Chińskiej Republiki Ludowej może przesunąć się na północ. Azylia, zlokalizowana w tym miejscu, będzie leżała na kierunku osadnictwa chińskiego. Azja Środkowa i Syberia są dla Chin naturalnym źródłem surowców i pozbycia się nadwyżki ludności, ale Rosja nie jest żadnym przeciwnikiem. Z tej perspektywy Pekin dąży raczej do jej zwasalizowania, uzależnienia gospodarczego Syberii, czemu służą inwestycje na Uralu czy we Władywostoku, a w przyszłości zapewne w innych ośrodkach. Syberia i Azja Środkowa stanowią raczej tereny ekspansji. Można je zatrzymać administracyjnie, ale póki Azylia będzie oblężoną twierdzą, nie będzie się rozwijała. Przez kilkanaście lat Moskwa walczyła w byłym ZSRR z wpływami Zachodu.
Były kolorowe rewolucje, były kontrrewolucyjne działania rosyjskie. Teraz jednak można mówić już o wojnie na dwa fronty. To, co od dawna przewidywano, wreszcie się realizuje. Rozpoczęła się otwarta ekonomiczno-polityczna ekspansja Chin w Azji Centralnej. Okazuje się, że strategiczną pomyłką Moskwy było uznawanie przez wiele lat za głównego przeciwnika w Azji Centralnej Zachodu i zgoda na wzrost znaczenia Chin. Dość dobry opis wypierania Moskwy z Azji Środkowej i Wschodniej dał Rybczyński. Innym polem konfrontacji z Chińską Republiką Ludową jest przejście północno-wschodnie. I najważniejsze, w pobliżu znajdują się silne centra krystalizacji geopolitycznej – Chiny, Japonia i Korea Południowa.